Dobry wieczór wszystkim z Euro Truck Simulatora 2. Wracam do tej gry oraz wracam do mapy Heilbronn. W jesiennym klimacie, tak jak widać, z tego względu, że zima niekoniecznie mi odpowiada. Zimy mam dość w warunkach rzeczywistych i jazdy ciężarówką może nie dość, ale skoro w rzeczywistości borykam się z zimowymi warunkami na drogach, tak tu chciałbym zasiąść za kołem ciężarówki, kierownicy ciężarówki i pojeździć troszeczkę w lepszych, takich bardziej atmosferycznych warunkach. To było tak z grubsza, natomiast poszczegółowe dane zajrzyjmy do menu i do mapy. I tak, jadę z plastikowymi rolkami filmowymi. Bardzo mi notabene odpowiada ten ładunek. Z Untergruppenbach do Crailsheim. A wygląda to tak na mapie. Untergruppenbach jest nieopodal Heilbronn i pojedziemy tak zwaną landówką po to, żeby później przeskoczyć na autostradę, tak zwaną szóstkę. Natomiast pojedziemy 39, kawałek 14 i tutaj lokalną drogą, która nie ma oznaczenia z tego co widzę, do Löwenstein, do Lwiego Kamienia. No ale cóż, może być ciekawie, ponieważ jak wiecie, lubię landówki w Niemczech, tak zwane, z tego względu, że ograniczenie prędkości dla aut powyżej 3,5 tony, chyba 3,5 tony, bo aż tak dokładnie nie wczytywałem się w przepisy niemieckie, chodzi głównie o ciężarówki, które mogą tam podróżować z prędkością 60 km na godzinę. A im mniejsza prędkość, tym lepsza koncentracja dla mnie i sama przyjemność z jazdy. O! Tak to wygląda, także jedziemy. O, myślałem, że mnie posadzi do ciężarówki, ale nie posadziło na szczęście. Jaki zestaw DAF XF Euro 6? Udało mi się znaleźć silniki, dźwięki silników dostosowane do tej technologii F-Mod, jaką zastosowało studio SS Software, zmieniając dźwięki w swojej grze. Dźwięki są na bazie realnych dźwięków ciężarówki, nagrane m.in. przez Kriegbauma, i nie są to dźwięki tak zwane otwartych wydechów open pipe, tylko normalnego silnika. Packard MX-13 dokładnie, czyli rodowód amerykański. Strasznie lubię dźwięk tego silnika w DAF-ie Euro 6, no i tak samo lubię strasznie dźwięk Cummins'a u mnie w DAF-ie LF-ie, w tym małym wariacie 250-konnym. No i dlatego tak usilnie szukałem i znalazłem, ponieważ FVR, człowiek mistrz dźwięków, niestety coś na razie przycichł i nie modyfikuje swoich dźwięków, nie dostosowuje swoich dźwięków do F-Moda. No ale cóż, czekamy w takim razie cierpliwie. Naczepa to jest Firana Kron, skonfigurowana w taki sposób, jak widzicie, i na pierwszy rzut oka wprawne oko zobaczy modyfikację usuwającą podświetlone znaki szczególne, takie punkty na przykład załadunku, punkty rozładunku, czy na stacjach benzynowych, czy w innych miejscach, na 4 słupki. I ciekawostka, zobaczcie, jak łatwo rozpoznać, czy jesteśmy już w obrębie tego pola. Mamy pasek o kolorze seledynowym, żarówiastym tak zwanym. Dobrze, taki zestawik bardzo mi się podoba. Jakoś mam sentyment do DAF-ów, może dlatego, że DAF-em jeżdżę na co dzień. Ciężko powiedzieć. No to uruchamiamy bestię. O, zapomniałbym. Oczywiście komenda warp to jest podstawa. W Euro Truck Simulatorze oczywiście to jest podstawa, ponieważ w American Truck Simulatorze czasem zapominam o tej komendzie, ale nie jest ona tak, brak tej komendy nie jest tak dokuczliwy jak w Euro Truck Simulatorze i mam wrażenie, że ATS właśnie jest
lepiej skrojony na miarę symulatora niż ETS, ale to jest takie moje delikatne odczucie. Dobra. A, tyś poświata też, ta poświata jest zbyt duża, no ale dobrze, zrobimy tak, że na pozycyjnych światłach będę jechał. Mapka. Musimy wyjechać, żeby chyba GPS nam... A nie, musimy najpierw załadować ładunek. Należałoby. Także troszkę się tu, Adrian, pośpieszyłeś. Klub. Ładujemy. Ponieważ naczepa jest moja, to nie jest naczepa wzięta ze spedycji. O. Do roboty. No to do roboty. O, coś czuję, że chyba za głośno jest nawigacja ustawiona. Musimy zmienić dźwięk. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że dźwięki DAFA Euro 6 od EVR-a bardziej mi się podobają niż od Kriegbauma. Gdzie jest głośność nawigacji? Jest głośność nawigacji. A, tu była. Ona powinna być gdzieś tu, tak delikatnie w tle, powinna sobie zaznaczać swoją obecność. No dobrze. Zatem, jeszcze raz. Po uprzednim falstarcie. Kolejne wprawne oko zauważy, że z tym DAF-em coś może być nie tak, ponieważ nie ma nic na łóżku z tyłu. Dość osobliwa sprawa. Druga, kolejna rzecz to inaczej wyglądający panel radia. Trzecia rzecz to CB radio i inny tachograf. Otóż pierwszym z wyjaśnieniami. Jest to modyfikacja Shumiego DAFA XF Euro 6. Bardzo cenię sobie modyfikację ciągników siodłowych Shumiego. Jeździłem już Mercedesem Actrosem MP3 od Shumiego. Jeżdżę i DAFem od Shumiego właśnie. O, no to cóż. No tak. Nie ma to jak ruszać na hamulcu ręcznym i dziwić się, co do diaska. W sprawie tego dźwięku silnika, dlaczego EVR według mnie jest lepszą pozycją niż propozycją niż Kriegbaum? Dźwięk na biegu jałowym i schodzenie z obrotów. Wydaje mi się, że jest troszeczkę lepiej zestrojone u EVR-a. Ale dobrze. Zatrzymajmy się na chwilę, bo muszę zobaczyć mapę, jak mi wytyczyło drogę. No widzicie, wytyczyło mi tędy, którędy ja nie chcę zbytnio jechać, bo chcę też wam pokazać dolne rejony mapy Heilbronn. Dystans pokazuje 65, a zmieńmy sobie tędy. Nie, przerzuciło na górę. Jeszcze damy tak. No i widzicie, jest o wiele, wiele więcej. I tu się jakiś problem pojawił, ponieważ to jest dziwne. O, widzicie? Nie pokazało, że można pojechać w prawo. Tylko trzeba zawrócić w Westernach. Ewentualnie, wiecie co, można pojechać tędy. Tak? Czy to nie byłby wcale głupi pomysł, tylko że na drobie z kolei znowuż 80 km. Wiecie co? Inaczej zrobimy. Pojadę tędy i zobaczę na węźle, czy poprowadzi mnie w prawo. No powinno, przecież to jest zjazd. Dobrze, dla was nadłożę trasy, żeby pokazać. O, jak to wygląda. Tak w drogę. Po No to w drogę. No to w drogę. Troszkę koncentracji będzie wymagało włączenie się tutaj do ruchu i wyjechanie w ogóle z miasta. Z Untergruppenbach. Skręć w lewo. Widzę, że jest tu dosyć skomplikowany układ dróg. No
słyszycie, jak on schodzi z obrotów, jak już dąży do popuszczenia gazu. Jest dosyć specyficzny dźwięk, właśnie, który u FVR-a jest, tak jak wspomniałem, lepiej dostrojony, według mnie oczywiście. Mapa Heilbronn. Troszkę się zmieniło od poprzedniego mojego nagrania, doszły nowe aktualizacje, aczkolwiek ta mapa w tej chwili jest stworzona na wersję gry 1.38. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prowadzić rozgrywkę skręć w prawo na wersji 1.39. Jest to w zupełności możliwe i wystarczające, nie ma żadnych błędów. O, to się trzeba wyrabiać. Na razie widzę, że prace są wstrzymane przez twórcę, czyli Klausiego, a z tego względu, że urodził mu się potomek. Skręć w lewo. A jak wiecie, moi drodzy, ci co mają dzieci, wiedzą, jak dużo czasu pochłania, szczególnie na początku, dziecko i wychowanie takiego malucha. Tutaj śpieszę z pozdrowieniami dla Mańka, Mariusza, oczywiście, jeśli mnie ogląda, to jemu też się urodziło wielce upragnione dziecko, także widziałem zdjęcia, piękny maluch, bardzo podobny do niego, świetnie wygląda. Oby się zdrowo chował i to jest najważniejsze. Jak dzisiaj taki dowcip na antenie radia słyszałem, notabene Radia 357, bo Piotr Stelmach opowiadał, jak Jasio przychodzi ze świadectwem, oczywiście świadectwo bardzo kiepskie i jakieś obiekcje ze strony rodziców, a Jasio mówi takim rozbrajającym głosem: co tam świadectwo, ważne, żebyśmy zdrowi byli. No to tak samo tutaj, no. Najważniejsze, żeby zdrowie było. W dobie tych dziwnych historii, które się obecnie dzieją na świecie. Myślę, że jest to dosyć dobry postulat. Także no, czekamy na Klausiego, aż jakby wpuści się w ten... Oj, już nie będę hamował. Będzie mandat. No, oczywiście, że będzie mandat. Ten timing świateł też jest tutaj żółtego, szczególnie to jak w przypadku ATS-a jest zbyt... O, światełka. Zbyt krótki. Mój plan był taki na dziś, żeby nagrać wam rozgrywkę z mapy FSG, France, Switzerland and Germany, Francja, Szwajcaria, Niemcy. Jest to mapa w skali 1:1, robiona przez FSG Team. Muszę wam powiedzieć, że mapa zacna, ale niestety mój komputer postanowił się zbuntować na tej mapie i w niektórych miejscach, no, nie potrafi jej uciągnąć. Z drugiej strony jest ona przeładowana. No, tutaj nie ma się co oszukiwać, ale myślałem, że Heilbronn jest przeładowany i źle zoptymalizowany. Znaczy, myślałem inaczej. Heilbronn ma swoje takie miejsca, gdzie się przytyka. Szczególnie na autostradzie i tym krzyżu, tym wielkim węźle. Natomiast FSG jest robiona w też mnóstwo autorskich modeli ma zastosowanych przez twórców. O, czy 60 nie jest piękną prędkością? Zejdźmy do 60. To jeszcze przy komendzie warp. Wiem, że niektórzy mogą stwierdzić, że usnąć można, ale z drugiej strony naprawdę odczucia są bardzo podobne do tych, jakie oferuje nam życie realne. Często tak jadąc DAF-em swoim, staram się porównywać jakby prędkość biegnącego i upływającego świata. I tak sobie myślę, muszę kiedyś jakoś nagrać i mieć punkt pewien odniesienia, żeby to porównać z Eurotrackiem i tak dostosować komendę warp przy odpowiednim, oczywiście, tutaj kącie ustawionym pola widzenia dla głowy kierowcy, żeby było bardzo podobne. Pewnym wyznacznikiem jest prędkość migania kierunkowskazu. Ja wiem, że to może być troszeczkę naciągana teoria, ale wierzcie mi, że on
przy normalnej komendzie troszeczkę za szybko miga. A jak się zastosuje już komendę warp, to to miganie jest wolniejsze, ale inną sprawą jest to, że po prostu mamy więcej czasu na reakcję, bo jakby szybkość dziejącego się świata wpływa na to, w jaki sposób reagujemy, i często jest tak, że infrastruktura drogowa jest tworzona pod pewną skalę, zbyt dużą skalę, i najzwyczajniej w świecie po prostu nie mamy takiej reakcji, gdybyśmy mieli ją w czasie, w świecie rzeczywistym. Ja się często łapię na tym w Eurotracku. Jak jadę DAF-em, to ja widzę z daleka i wiem mniej więcej, co się będzie działo, natomiast tutaj takie wszystko wydaje mi się zbyt szybko, dlatego stosuję ten duży kąt pola widzenia, zresztą ze względu na to, że monitor mam około 60-70 cm od oczu i dodatkowo bawię się tą komendą warp. O. No i co z tą rzeczoną mapą? No szkoda bardzo, bo jest to bardzo dobra mapa. W skali 1 do 1 tam są tereny Francji, jest Alzacja, Belfort, bardzo ciekawe tereny. No i są Alpy, można się przenieść w jedno miejsce w Alpach i poczuć smak jazdy w wysokich górach. I o ile, no i tam jest mnóstwo modeli, tam jest napaćkane modelami. Coś jak w niektórych momentach w Promocie, czy powiedzmy w Poland Rebuilding w niektórych obszarach. Także tych modeli też jak jest za dużo, to inno. Panie Adrianie, a co tu się dzieje? Tutaj to jest gruba akcja, za przeproszeniem. Tłum gabiów. Aż się samochód pali. Ale świetnie to Klausi zrobił. Oj. I wracając do głównego wątku, no niestety moja stara maszyna tego nie uciągnęła, albo gdzieś jeszcze jest inny błąd po prostu, ponieważ przez jakąś część drogi mogłem jechać, chociaż tam się bardzo długo te modele ładowały, także jeździłem, jechałem i miałem przed sobą na przykład pusty kawałek, wycinek drogi, którego nie było i który się załadował przed samą maską samochodu, także na Heilbronie tego nie mam, czyli wnioskuję, że Heilbron jest albo lepiej zoptymalizowany, albo używa domyślnych modeli i jest mało modeli takich autorskich. Tutaj to nie byłem świadomy, że jest taka kręta droga. O, mamy namiastkę tych Alp rzeczonych z mapy FSG. Oj. No i co teraz? Jakby coś nadjechało z przeciwka. Było ciekawie. Ale tu mi się podoba. I to jest prawdziwa jazda. Wąskie pasy. Pięknie, no. Proszę bardzo. Ale turbinkę słychać. Też ostatnio wsłuchiwałem się w turbinę mojego DAF-a. Ale wiecie co, o, tu jest bardzo dobry temat do zapoczątkowania, może nie zapoczątkowania, tylko do takiej wzmianki, przerywnika wręcz, odnośnie tego, co nabroił mi koronawirus w moim ciele, mianowicie już pod koniec kwarantanny straciłem węch. Znaczy, to był taki, utrata węchu taka... Ostre, mocno zapachy czułem, ale musiałem się mocno zaciągnąć, natomiast nie czułem tak normalnie zapachów zewsząd dobiegających do nosa. I wydaje mi się, że wyostrzył mi się słuch. To by miało sens z tego względu, że umysł nasz nie lubi, gdy jest jakaś dysfunkcja i próbuje zastąpić pewne odczuwanie bodźców z zewnątrz, przerzucać to odczuwanie na inne systemy. I to jest zresztą potwierdzone, że jak się traci jakiś
system odczuwania bodźców, czy wzrok, czy słuch, czy węch, to zaczyna być to wszystko przekierowywane na inne. No tutaj też ciasno, bo ale kapitalne te uliczki. No i tak to ja mogę jeździć. A nie po szerokich pasach startowych. Pyk, 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 elegancko, o. I wydaje mi się, że mi się troszeczkę wyostrzył słuch. Jak nie słyszałem w DAF-ie nigdy tak mocno wyraźnie turbiny, a to nie znaczy wcale, że silnik się zużył przez kilka miesięcy, bo przebieg jest naprawdę niski, około 125 tysięcy w tej chwili. To teraz, dzisiaj na przykład, czy wcześniej, bardzo ładny świst turbinki, taki jak tutaj. Zresztą nie wiem, czy to słyszycie, ale jest odczuwalny. Także zacząłem słyszeć jakieś ciekawe dźwięki. Nie wiem, może to jest właśnie kwestia tego, że on się, ten słuch mój wyostrzył ze względu na to, że przez chwilę miałem problem z węchem. A dzisiaj węch wrócił. No, co prawda wraca bardzo niemrawo, aczkolwiek już normalnie czułem zapach jedzenia gdzieś unoszącego się, wydobywającego się z pomieszczeń kuchennych na przykład. O. Tak, taki szybki raport, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o Radiu 357. Nie miejcie mi tego za złe, ale ja naprawdę jestem wielce szczęśliwy, że to radio powstało, że gro audycji i ludzi, którzy byli w Trójce, których słuchałem na co dzień, wrócili po prostu i dają radość, którą dawali wcześniej. I już mam takich swoich faworytów, takie audycje, które na pewno będę słuchał, a jeśli nie na żywo, to z odtworzenia, ponieważ co prawda platforma podcastów w Radiu 357 jest dopiero tworzona, ona w lutym będzie dostępna, czyli będzie można sobie skonfigurować własną ramówkę i audycję, ale są takie nieoficjalne strony w internecie, bo bodajże na Google Podcast czy gdzieś tam na prywatnych stronach, gdzie sprzed ostatniego tygodnia są zamieszczane audycje wszystkie ze spisem utworów. To jest kapitalna sprawa. I z takich moich faworytów to powiem wam tak, na pewno pan Daniel Wyszogrodzki to jest człowiek, ja go nie znałem wcześniej, to jest człowiek, który prezentuje wszelkiej maści muzykę rockową, bluesową, trochę country, trochę jazzu, trochę soulu. Jest świetny, ma świetny głos radiowy i świetnie dobiera utwory. I tak jak ja, lubi Rolling Stonesów, ale z tej pierwszej, z tego pierwszego etapu twórczości, gdzie ta ich muzyka jest surowa. Gdzie te brzmienia są takie surowe, też ostatnio mówił o tym. Ja lubię z pierwszych płyt Rolling Stonesów, niekoniecznie z tych kolejnych i nowszych. I on tak samo, właśnie ta surowość ich muzyki, takiej tradycyjnej wręcz, można powiedzieć. Ale piękna jesień. Górach. Wiedziałem, co instaluję. Także naprawdę mnóstwo ciekawych utworów, ciekawej muzyki, ciekawe podejście, ciekawa opowieść. Człowiek, który ma do czynienia z wykonawcami, z muzyką. Także naprawdę polecam. Oczywiście, no nie miejcie mi tego za złe, ale nie powiem wam teraz, w jakie dni odbywają się konkretne audycje, ponieważ jest to no, forma, którą dopiero audycje, które dopiero zaczynam słuchać, nie mam jeszcze ich w pamięci. Zaglądam po prostu do ramówki, do czego was też zachęcam w aplikacji czy na stronie. I tam na bieżąco sprawdzam. Kolejnym takim moim musieniem być, takim w języku Szekspira must have, jest przyczepa kempingowa. Znaczy kemping mnie tu wyprzedza w górach. On ma tam naklejkę 80, no tak, on to sobie może 80, o i tu będzie ostry zakręt. Retarder i hamulec silnikowy pełną parą działa. No nie byłem świadomy takich zakrętasów ładnych tutaj. Kolejnym wykonawcą, w tym przypadku twórcą muzyki, jest Organek.
Też świetnie widzę, że będzie świetnie prowadził swoje audycje. Już prowadził jedną. Też widać, że ciekawy dobór muzyczny. I opowiada o instrumentach. Ostatnio opowiadał o organach Hammonda. O elektrycznym... To jest fortepian chyba. Świetne brzmienia ma ten instrument, naprawdę. Kolejną artystką tym razem jest Daria Zawiałow. I tu jest małe zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałem się, że tak trafi w mój gust muzyczny oparty troszkę na sentymencie epoki, w której żyłem, w której dorastałem, no bo żyję w różnych epokach. Ła! Było blisko. Też tak poszedł. Ten serpentynen na pewniaka. No, Krystyna Prońko, Marek Biliński, Oddział Zamknięty. Różne, świetne. Troszeczkę perfektu było. Świetne odwołanie do lat 80. i 90. Co prawda ona nie żyła jeszcze, bo to młoda jest artystka w tych latach, ale czerpie garściami z fascynacją tamtym okresem i tamtą muzyką, tamtymi artystami. No i przemyca troszeczkę do swoich utworów. Muszę przyznać, że całkiem dobrze mi się słucha Darii jako artystki. A czy ja to... taka ciekawostka. I tu już wjeżdżamy na drogę lądową. Ale powiem wam, że kapitalnie to rozwiązał te wszystkie tutaj drogi akurat na dole. Męczy się Dafik, męczy się dobrze. No na pewno mamy tak, Daniela Wyszogrodzkiego, mamy Darię Zawiałow, mamy organka. I bardzo niezłym zaskoczeniem wręcz był debiut Mateusza Fusiarza, czyli osoby z redakcji sportowej. On też zaczynał w Trójce, pamiętam go jak zaczynał. Przyjął się, taki młody, energiczny chłopak. I też świetną muzykę puszczał. Tfu, Adrian, wypluj to słowo. Na antenie radia nie puszcza się muzyki. To się prezentuje muzykę. Bądź przedstawia się muzykę. Wszędzie tylko piszą. Jak ktoś napisze puszcza muzykę, to zaraz dostanie mnóstwo kulturalnych upomnień, że muzyki się nie puszcza. Prezentował niesamowitą muzykę. I czym mnie zauroczył? Zaprezentował Tash Sultane. To jest dziewczyna z Australii. Młoda dziewczyna, która jest no wręcz kobietą orkiestrą. Ona, ale nisko drzewo. Oj. Oj. Ona gra na kilku instrumentach naraz. Gitara, śpiew, syntezatory, jakieś pady, jakieś inne jeszcze przeszkadzajki. To wszystko sama robi. Jakbyście, polecam wam, Tash Sultana, na przykład Jungle, utwór, albo z nowszej płyty, coś obejrzyjcie na YouTubie, prześledźcie, jak obejrzeć ją, jak ona to robi, to jest normalnie kunszt, mistrzostwo świata, jak to mówią, i okolic. W ogóle australijscy muzycy i artyści coś sobie mają takiego. Ciężko powiedzieć, skąd oni biorą tak niesamowitą wenę artystyczną, różnorodność. No tutaj mógłbym posłużyć się przykładem Virgin Black, którym zaraził mnie Mobilek, twórca mapy do American Truck Simulatora, Merced Country, hrabstwa Merced, która jest w trakcie przygotowania, nie jest jeszcze wydana, z którym mam na bieżąco kontakt. Można powiedzieć, że tak w świecie wirtualnym przyjaźnimy się w jakiś sposób, wymieniając ze sobą różne poglądy, rozmawiając ze sobą, pisząc ze sobą. On mi zaprezentował, w ogóle wynajduje niesamowite, ciężkie klimaty, chociaż Virgin Black to jest... To jest ciekawe, bo to jest muzyka poważna, połączona z brzmieniami metalowymi, z niesamowitym wokalem, trochę kobiecym tam, nie pamiętam, czy też, ale chyba występuje, bo to jest małżeństwo w ogóle. To wiecie co, musielibyście przesłuchać jakąś płytę, bo to jest ciężko jednostronnie powiedzieć,
No nie powiem, co to jest za gatunek, bo to żadne ramy się nie łapie. Także Australia, no Marek Niedźwiecki miałby tutaj dużo do powiedzenia. To jest stały bywalec Australii. Skręt w lewo. Aha, tak to nawigacja zakwalifikowała. Skręt w lewo. A to ciekawe. A czy tutaj komuś coś odpadło? Nie, jakiś ktoś śmiecie. A, dlatego powiedziała skręć w lewo. No dobrze. Przyjmuję taki sposób nawigowania. Mamy jeszcze audycję w niedzielę o 12:00, o ile się nie mylę. Znaczy oczywiście tak, Marek Niedźwiecki w Kieruj się na południe, wtorek i czwartek od godziny 9:30 do 12:00. Oczywiście Kuba Strzyczkowski z audycją Co Państwo na to, czyli to jest tożsama audycja z tą, która była w Trójce, Za, a nawet przeciw. Nie wiem, czy wiecie, ale Za, a nawet przeciw to było powiedzenie Lecha Wałęsy i pierwszym gościem pierwszej audycji Kuby Strzyczkowskiego był rzeczony Lech Wałęsa właśnie. Ze swoją frazą za, a nawet przeciw. O ile czegoś nie pomyliłem, ale wydaje mi się, że chyba tak. Zresztą poprawicie mnie, jeśli gafę strzeliłem. To już mamy kilka dobrych audycji, które słucham. I audycja, która jest jakimś takim no, pozytywnym bardzo odkryciem dla mnie. Patrycjusz Wyżga to była osoba, która w Trójce prowadziła pasmo popołudniowe. Natomiast teraz prowadzi Patronautykę, dwugodzinną audycję od 12 do 14 w niedzielę, w której porusza tematy naukowe i rozmawia z naukowcami. I dużo jest o kosmosie, dużo jest o badaniach naukowych, dużo jest o klimacie. Świetna audycja w tym tygodniu była w niedzielę z Popkiewiczem, redaktorem Nauki o klimacie, portalu traktującego o zagrożeniach klimatycznych. Nie ma tam domysłów, tylko są badania naukowe i suche dane, z których można wywnioskować, że faktycznie mamy problem z klimatem, ale to jest generalnie temat na inną... Jedź prosto. Inny odcinek, inne spotkanie. Powiem wam tylko tyle, że zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w czarnej dupie, za przeproszeniem. Czyli w niektórych aspektach walki klimatycznej, przekraczania granic, po prostu ta granica została przekroczona. Niestety. Także jest tylko w tej chwili możliwość w niektórych przypadkach nie cofnięcia, tylko zminimalizowania skutków ubocznych i strat. Ale to... Odsyłam do tej strony Nauka o klimacie, odsyłam do filmu Można panikować, który się ukazał w tamtym roku. Bardzo ciekawy film na temat tego, jak już w tej chwili daleko zabrnęliśmy, jeśli chodzi o niszczenie klimatu. Jakie to będzie miało skutki i wpływy. I właśnie Patronautyka tą audycją jest świetną. To są tak z grubsza, które pamiętam. To widzicie, ile tego już jest. Czekam z niecierpliwością na Piotra Kaczkowskiego, na mistrza teatru wyobraźni w radiu, który tworzy niesamowitą atmosferę podczas swoich audycji z bardzo dużą różnorodnością. Kiedyś u niego jeszcze w Trójce, w tonacji Trójki o 14 w środę była. On zawsze mówił, że przytrzymuje wskazówkę zegara. Pozwólcie Państwo, że przytrzymam jeszcze wskazówkę zegara. Strasznie mi się podoba to stwierdzenie, jak opowiadał o jakiejś muzyce bądź artyście. I była u niego w audycji Basia Trzęszelewska, o matko, nie pamiętam dokładnie nazwiska, ona świetną muzykę, polska artystka, i mówiła, że jest zszokowana, bo jeszcze nie uczestniczyła nigdy w takiej audycji, w tak różnorodnie i ciekawie prowadzonej. I ja to potwierdzam. Mnie się wydaje, że tam z Piotrem Kaczkowskim może być problem, jeśli chodzi o konkurencyjną stację Rock Service, ponieważ on tam występuje w niedzielę i nie wiem, czy tu nie wchodzą jakieś sprawy umów i przekierowania tego wszystkiego. I przypomniało mi się, że jeszcze Tomek Michniewicz przecież ma swoje autorskie audycje, no i Tomek Michniewicz potrafi takie znajdźki wynaleźć. Ostatnio zachwyciła mnie dosłownie
artystka Ruby Valley i Souls Phonic, artyści z Atlanty, którzy mają w tej chwili tylko jedną płytę na swoim koncie i jeden singiel, natomiast pracują nad drugą płytą, ale to jest taki soul odnoszący się do korzeni w Stanach Zjednoczonych. Ona w ogóle kontraltem śpiewa. Takie mam wrażenie. Kontralt to jest bardzo ciekawa barwa głosu u kobiet. Jest bardzo trudną barwą głosu do opanowania. To nie jest alt. Alt jest, ma mniejszy zakres. Kontralt ma większy zakres. Jest to jedna z najniższych tonacji. Amy Winehouse śpiewała kontraltem. Adele śpiewa kontraltem. W Polsce to tam za dużo nie ma artystów, którzy tym głosem umieją dobrze operować. Jak są to zazwyczaj artyści operowi. Natomiast z takich artystów nurtu rozrywkowego to Fiolka tak zwana, to ją nazwał Marek Niedźwiecki w ten sposób. Ona solowo chyba tylko jedną płytę wydała. Później miała taki dziwny zespół elektryczny pop z bułgarskimi klimatami. To jest w ogóle jakieś niesamowite coś. Nie słyszałem tego nawet. On mnie zaraził tą Ruby Valley i Souls Phonics. Puszczał, ale widzicie, jak mi to utkwiło w głowie. Prezentował też tam takich artystów jak Nusrah Fateh Ali Khan. To jest artysta, który krąży w nurtach z muzyki sufickiej. To jest taki mistyczny odłam islamu, ale ta muzyka polega na wykorzystaniu głosu głównie i takiego, ojejku, jak to nazwać, takiego transu troszeczkę, w który wprowadza się artysta podczas występów na żywo. Pięknie to brzmi. On tam nagrał wespół z kimś, już nie pamiętam z kim, i też to było prezentowane i powiem wam, że właśnie dla takich perełek warto to radio słuchać, gdzie człowiek niesamowicie poszerza swoje horyzonty muzyczne. Ale widzicie, miały być inne tematy, a jak zwykle skończyło się na, czy w tym przypadku zaczęło się na muzyce. Ja to o muzyce to mógłbym gadać w nieskończoność, ponieważ wywołuje ona u mnie niesamowite emocje. Znowu ktoś zostawił jakieś dziadostwo na drodze. Dobrze, skończmy z tą muzyką, bo naprawdę jak ja się rozgadam o muzyce, to końca nie ma. A jeszcze bym chciał powiedzieć to, jeszcze bym chciał powiedzieć tamto i tak. I tak właśnie. Byłem ostatnio w serwisie DAF-a w Olsztynie. Swoim DAF-em pojechałem, ponieważ zapalał mi się komunikat ostrzeżenie ABS. No, z doświadczenia wiem, że dotyczyło to po prostu uszkodzonej wiązki ABS-u. Ona pęka w pewnym momencie i wilgoć się dostaje, no i jest zwarcie. Pękają osłonki przewodów, te peszle tak zwane, pękają izolacje przewodów. I wyskakuje komunikat, szczególnie jak jest mokro, pada deszcz, tak jak teraz na przykład, miałbym jechać po deszczu i jak skręcę mocno koła, no to coś mi przyszło wtedy do głowy, tak mi zaświtało, że to prawdopodobnie przednia oś, bo dwa razy miałem taki przypadek, że przy skręconych kołach zapaliło mi się, jak mokro było, po deszczu jechałem. W poprzednim DAF-ie miałem 3 razy tę usterkę. 2 wiązki z przodu mi wymieniono i 1 wiązkę z tyłu. No po prostu, to jest szmat czasu, auto jest z 2008 roku. I niestety wychodzą usterki związane nie z przebiegiem, tylko z czasem użytkowania tego samochodu, z wiekiem po prostu. 125 tysięcy przebiegu to jest na taki samochód, to jest nic, on się dotarł dopiero. Tam jeśli chodzi o silnik, to jest żyletka, mówiąc przenośnie. I znowu wróciły pewne niedobre spostrzeżenia odnośnie tego miejsca. A jeszcze tak wrócę do tego ostrzeżenia o ABS-ie. Pojechałem do Dubeninek na placówkę, było zimno, padał śnieg, ślisko było, a tu bach, zapalił się komunikat uszkodzenia ABS. Myślę, no tak, teraz musiało to zrobić, kiedy ja potrzebuję tego ABS-u podczas hamowania. No ale
trudno, jakoś tam się spiąłem i wróciłem bezpiecznie. Nawet spróbowałem sprawdzić, czy faktycznie ma to realny wpływ na hamowanie i tak, ABS nie działał, kontrola trakcji się nie załączała, także mogłem sobie boczkiem pośmigać o tych małych uliczkach nieopodal placówki. Ale wracając do tematu. Czasem też warto mieć sprawdzić, w jaki sposób auto wpada w pościg, kiedy możemy mieć kontrolę. A jeszcze przerwie. Jeszcze nie wrócę do tematu, tylko jeszcze jeden przerywnik zastosuję, bo moja żona zawsze boi się, jak ja narzucam tył samochodu i staram się kontrolować poślizg. No po prostu zauważyłem, że niektóre kobiety tak mają. Też mam koleżankę w pracy, która też aż sztywnieje, jak tył jej zaczyna rzucać samochodu, po prostu nie wie, co robić. Tylko że wiecie, ja w każdym wolnym momencie, takim, którym mogę, to po prostu zaciągam tak zwany rękaw i bokiem wchodzę w jakieś łuki czy zakręty, tam gdzie mogę, z małą prędkością, żeby po prostu wyczuć samochód i wiedzieć, na ile sobie mogę pozwolić, jak auto reaguje. A ona zawsze się denerwuje i mówi, nie rób tak, nie rób, tłucze mnie w ramię, mówi, przestań, bo się później boję jeździć sama. Chociaż raz miała taką sytuację, że jeszcze w szlachetnej paczce, jak rozwoziliśmy te paczki, to pojechała, na szczęście auto było załadowane, było, no, gołoleć złapała. I akurat podjeżdżając pod górkę wyjechała chyba, nie wiem, ona też sama nie potrafi powiedzieć, czy zbyt dynamicznie pokonała zakręt i na wylocie zaczęło ją rzucać. Kilka kontr zrobiła, podejrzewam, że podświadomie to zrobiła, bo wyprowadziła auto. Ale mówi, że na bezdechu jechała do drogi głównej. Ci, co wiedzą, gdzie mieszkam, to będą wiedzieli, o czym mówię. Mówi, że dopiero oddech złapała, jak wyjechała na drogę główną. Ale wiecie co, to jest świetny temat, bo to jest też jeden z tematów, który chciałbym poruszyć. Mianowicie, nawet usłyszałem o tym od chyba psychologa, że świadomość reakcji pomaga w czasie reakcji, czyli to tak przewrotnie brzmi. Jeśli człowiek ma świadomość, jak ma zareagować, bądź ma jakiś plan i wie, co się robi w danej sytuacji, to bardzo pomaga, jeśli ta sytuacja już nadejdzie. To jest na tej zasadzie, że jeśli nie wiemy, co mamy zrobić, powiedzmy, nie wiemy, co mamy zrobić, kiedy wpadamy w poślizg, to podczas tego poślizgu faktycznie jest trudniej wyprowadzić auto, ponieważ mózg musi przetworzyć pewne dane i nauczyć się działać. Jeśli wcześniej analizowaliśmy to, czytaliśmy o tym, interesowaliśmy się tym, czyli w naszej świadomości zapisał się schemat działania. I ponoć to jest udowodnione według psychologów i twierdzą, że jeśli wiemy, co mamy robić, bądź mamy plan awaryjny, o wiele łatwiej nam jest działać w sytuacji awaryjnej. To jest ciekawe, bo na moim przykładzie to działa. Ja się kiedyś dziwiłem, bo tak, jeszcze jak nie jeździłem samochodem, dużo czytałem prasy motoryzacyjnej o motocyklach, o samochodach, dużo interesowałem się bezpieczeństwem ruchu drogowego, znaczy do tej pory mnie to interesuje, dużo techniką jazdy i w ogóle. No jakieś tam opisywane było, jak się zachować w takiej sytuacji, jak się zachować podczas poślizgu, jak robić kontrę, w którą stronę, jak to wyczuć. Naczytałem się tego bardzo dużo. Mając już samochód, no, przyznam się, że za dużego doświadczenia wtedy jeszcze nie miałem, ponieważ uczyłem się cały czas, bo sam kurs to jest tylko liznięcie co nieco nauki techniki jazdy. W zimę miałem przednie opony zimowe, tylne opony letnie. Wiadomo, wtedy na dorobku człowiek byłem młody, 20, tam 1-2 lata. Jakby zaczynałem swoją karierę zawodową, życie rodzinne, także... O, lis? Lisy spacerujące, proszę bardzo. Także pieniędzy było mało wtedy. Problemy z pracą u nas na Mazurach kiedyś to było ciężko. Teraz też za łatwo nie jest. I strasznie sypnęło śniegiem, po czym ścięło to wszystko. Samochody ubiły i były takie kolejny wyżłopione, śliskie, pokryte ubitym śniegiem. Z warstwą wody zamarzniętej, trochę lodu można powiedzieć. I któregoś razu wjechałem od nas z głównej drogi na tę drogę, naszą lokalną, i zaczęło mi zrzucać tyłem. I dosłownie szybka kontra, wiecie, tak jak pierwszy raz człowiek coś robi, to później dziwi się, jak on to zrobił w ogóle, jak tak przeżywa to, w jakiś sposób analizuje, to
to muszę wam powiedzieć, że wyprowadziłem wtedy auto książkowo z tego poślizgu, robiąc kontry. I byłem zdziwiony, że udało mi się to zrobić. I wtedy mi tak zaświtała myśl, no tak, przecież ja... Skąd ja... Tak się zastanawiałem, skąd ja wiedziałem, jak działać w takiej sytuacji. No ale właśnie, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, co jest już udowodnione. Ta świadomość tego, jak się zachować, jak te kontrę wykonać, w którym momencie, w jakim miejscu, z jaką siłą, to wszystko pomogło mi zadziałać tak, jakbym już wcześniej to robił. Po prostu byłem w szoku. Myślę, kurde, ja się zachowałem jak jakiś rasowy kierowiec, który ma już x lat doświadczenia. Także dosyć ciekawa sprawa. Ja często tak mam, że coś odczuwam, ale nie potrafię tego wytłumaczyć, skąd to się wzięło, dlaczego to się tak dzieje. I później odnajduję jakieś badania, czy to przez przypadek, czy to czytając jakieś prace naukowe, że jednak faktycznie tak to jest w tym świecie, że tak, powiedzmy, funkcjonuje mózg w takich przypadkach. To jest generalnie ciekawy temat. Nasz mózg jest w ogóle ciekawym tematem. No dobrze. Ad meritum. Wracamy do wątku głównego. Ale wiecie co? Ta kierownica, ona mi troszeczkę za wysoko tutaj jest. Muszę ją lekko opuścić. Znaczy tak, tutaj nie ma opcji opuszczenia kierownicy. To jest tak, albo oddalenie kierownicy, albo przekręcenie ją bardziej w pion. To jest takie wyjście tymczasowe. O, teraz lepiej widzę, bo chcę mieć pogląd na godzinę, temperaturę, przebieg i co? Aha, i no to przebieg tu jest, dobra. Pojechałem do tego serwisu w DAF-ie w Olsztynie, do DPK. No muszę wam powiedzieć, że oni tam niekoniecznie dbają o tak zwane zaplecze socjalne i komfort kierowców podczas oczekiwania na naprawę ciągnika. To jest tyle lat już i nic z tym nie jest robione. Jeszcze przed pandemią było to rozwiązane w ten sposób, że jest pomieszczenie, gdzie się wchodzi i po prawej stronie są stanowiska obsługujących z serwisu. Tam od tachografów, od serwisu, od zamiennych części, od faktur. I zaraz naprzeciwko jest takie kawałek wydzielony miejsca z... O, skręcamy tutaj. Ale gdzie my jedziemy? Na... Schwäbischechal. Skręć w lewo. To jest znak stop, proszę bardzo. Jeszcze w taką paskudną pogodę jedziemy, ale co tam. Mamy radę. Nie w takich warunkach się jechało jak dzisiaj, na przykład podczas marznącego śniegu, zamieniającego się w marznący deszcz. O! I znowu przyjechałem z lodowym DAF-em na masce. Lodowego DAF-a. I wam pokazywałem. Gdzieś jeszcze to zdjęcie w czeluściach dysku twardego mam. To myślę, że na Instagrama go wrzucę. I tam naprzeciwko tej lady, za którą siedzieli ludzie obsługujący serwis i petentów, były dwie kanapy, stolik i ekspres, znaczy ekspres do kawy. To ciężko nazwać ekspresem do kawy. Automat z wodą ciepłą i gorącą. Później chyba dopiero jakiś taki prosty ekspresik tam powstał. I powiem wam, że tak, rozmawiam z kierowcami, którzy tam przebywają, bo to jest tak, że jak przyjeżdża kierowca na serwis, ciągnik jest zabierany na halę i kierowca gdzieś musi się podziać. Nie wiem, czy oni wychodzą z założenia, że kierowca pójdzie na Olsztyn. Ja tak często robiłem, że po prostu wychodziłem na miasto, chociaż tam trzeba całą Lubelską przewalić, żeby dojść powiedzmy pod dworzec kolejowy chociażby, a później w stronę centrum to już w ogóle kawał drogi jest. No ale jak kilka godzin mam spędzić na tyłku, za przeproszeniem, patrząc się w sufit, no to już wolę pójść.
ale wierzcie mi, że przyjeżdżają tam kierowcy z trasy, zmęczeni, nierzadko, którzy chcieliby jakoś się odświeżyć, coś zjeść. Jeśli chodzi o jedzenie, to nie było problemu, bo jeśli kierowca tam siedział, to około godziny 13-14 były zamawiane porcje obiadowe, także tutaj akurat pochwała dla serwisu, że taką inicjatywą wyszedł. Ale to miejsce było dosyć ciasne, tam 3-4 kierowców, to już jeden obok drugiego siedział. Nie było gdzie nóg rozprostować, nie było się gdzie położyć. Nie było telewizora, on był powieszony nad ladą osób obsługujących i były tam reklamy DAFA umieszczane. Nie było, było tylko zwykłe WC dla kierowców i dla personelu, to jest jako jedno. Nie było oddzielnego pomieszczenia. I rozmawiałem z kierowcami i każdy się skarżył na zaplecze socjalne w tym serwisie. Mieli porównania, bo jeżdżą po całym świecie i po całej Polsce. Mają porównania chociażby z Polski, z serwisów innych marek, w innych miastach. I mówią, że naprawdę tu jest kiepsko. Mało tego, po każdej wizycie, zazwyczaj teraz już widzę, że mniej, ale dzwonili do osoby, która była w serwisie i dla której świadczona była usługa. Infolinia tak zwana dzwoniła. No i pytania były. Co można, czy się podobało, czy wszystko dobrze, co można zmienić. I zawsze ja też to zgłaszałem, od jakiegoś czasu to zgłaszam regularnie, że jest problem z zapleczem socjalnym dla kierowców. Inni kierowcy też mówią, że zgłaszają. Teraz w dobie pandemii jest jeszcze większy cyrk, ponieważ obok stoi kontener, w którym to kontenerze są te kanapy przeniesione, stolik, no i jest tam już telewizor. No i ten automat z wodą, w którym nie ma wody, ani nic tam ciekawego nie ma, po prostu. I co mnie może nie zaskoczyło, znaczy też zaskoczyło w sumie, bo no ja rozumiem, dobrze, kontener, może nie są to jakieś warunki idealne, to jest takie trochę zamknięcie człowieka w klatce, ale już pal licho to, że tak to wygląda, ale mogliby zadbać o to, żeby chociaż on był ogrzany od rana, a ja przyjechałem na godzinę 7, czyli od momentu, kiedy otwierają serwis i przychodzą mechanicy. Już był mróz, około kilku stopni na minusie. Wchodzę do tego kontenera, a tam zimno. A pan mówi z rozbrajającą szczerością, ale musisz sobie tam grzejnik włączyć, bo ja go nie włączyłem. On jest na noc wyłączany. Powiedzcie mi, i teraz tak, o 11 godzinie dopiero się zagrzał ten kontener, a ja już o 11 odbierałem samochód, czyli cały czas w takim człowiek w kurce siedzi i w zimnie, no nie wyjdzie na zewnątrz, no bo jeszcze gorzej. Ja sobie nie wyobrażam, co tam musiało się dziać, jak te mrozy były minus 20, rano było minus 27, ostatnio jak do Warszawy na lotnisko Chopina jechałem odebrać naszą taką wspólną przyjaciółkę, pojechałem z żoną i ona przyleciała z dzieckiem z zagranicy dalekiej i odebraliśmy ją, to rano było minus 27. Na zdjęcie zrobiłem na Instagrama, wrzuciłem dla podobności po prostu, żeby mieć to w archiwum tak zwanym. Jeśli ktoś zainteresowany, to zapraszam, w ogóle możecie zobaczyć, jakie ja tam zdjęcia wrzucam. Nie jest ich dużo, ponieważ reaktywowałem konto na Instagramie, to znaczy reaktywowałem. Stare usunąłem, ale jest nowe i ze starych zdjęć kilka się jeszcze pojawi, podejrzewam, bo mam je na dysku twardym, bo kilka było ciekawych. O, to pada i pada. I tam nie wyobrażam sobie, jaka musiała być temperatura w tym kontenerze i kiedy on się zagrzał, zanim stało się tam ciepło w miarę. Nie, jeszcze włączymy tak zwany przerywany tryb wycieraczek. Buber Orbis, tak? Buber Orbis, jakoś tak to się nazywa. A wystarczyło naprawdę albo zamontować taki. Nawet ja to mam coś takiego do boilera, tylko nie używam, bo mam cały czas podłączone, ale kiedyś używałem tak zwany timer, gniazdko z czasomierzem, który o odpowiedniej godzinie w trakcie doby włącza prąd. A jak już tego nie chcieli robić, no to przecież tam jest ochroniarz, który siedzi na budce przy wjeździe. Powiedzieć mu, poprosić, panie, włącz pan o czwartej grzejnik.
jaki jest problem. No ale wygląda na to, że jest jakiś problem. Mimo zgłaszanych uwag, mimo często niezadowolenia kierowców tym względem, liść? A, żeby światło zapalić. O, proszę bardzo. Ciekawy znak. Muszę wam powiedzieć, że Heilbronn wygląda błędnie. Klausi tutaj przechodzi samego siebie. I ona nie jest taka zapchana, ta mapa. Ona jest bardzo... No, na tym moim paździerzu starym, że to chodzi. Płynnie w 30 klatkach. Dla mnie jak znalazł. A co mówić o... Przepraszam za wyrażenie, super, hiper wypasionych sprzętach. Jak to mówią, pierdyliariardem RAM-u na pokładzie i jakimiś procesorami kosmicznymi, no to tam to już w ogóle z 60 klatek to jest minimum. Także mapa jest naprawdę dobrze zoptymalizowana, polecam. I tylko mam nadzieję, że będzie ją Klausi dostosowywał do kolejnych aktualizacji, bo nie wiem, czy wiecie, ale Studio SS Software z łatką 1.40 i z dodaniem Iberii, a w ATS-ie Wyoming i następnie Texas, bo już jest zapowiedziany. Bardzo dobra wiadomość. Czekam na Texas z utęsknieniem. Świetny, duży stan. To wprowadzą nowy system oświetlenia. New Light. I pokazywali screeny, jak to ładnie wygląda. Oczywiście pozmienia się pewnie mnóstwo. Moderzy też będą mieli mnóstwo roboty. Ja tylko mam taką cichutką nadzieję, że Klausi będzie kontynuował projekt Heilbronn, bo no bo jak nie, no to zostanie mi jazda tylko i wyłącznie na fikcyjnej Polsce. Chciałbym też troszeczkę po Heilbronnie pojeździć, bo to jest jeden do jednego skala. No chyba, że pojednam się z mapą FSG, ale to jeszcze dam jej szansę, jak dokupię kość RAM-u, bo moja płyta główna to jest stara płyta Asus M3N78AM. Ona ma w oficjalnej specyfikacji wpisane maksymalnie 4 GB RAM-u i w tej chwili mam tak założone. Ale czytałem już gdzieś, że ludzie normalnie wkładali do niej 8 giga, czyli dwa razy po 4 kości w dualu, po 4 giga w dualu. O, czarny punkt, 16 wypadków śmiertelnych. Tam totem było napisane. Bardzo możliwe. Totem to śmierć przecież. Totenhausen, zespół niemiecki. I... No, faktycznie, taki czarny punkt, coś jak na trasie do Bartoszyc. Bardzo podobnie to wygląda. Tylko tam nie ma takich gór. I... straciłem wątek. O czym... Zapomniałem, o czym mówiłem. Tak się zaoferowałem. Tak. Się zaoferowałem tematem, że straciłem wątek. Rozmawiałem z wami o tym serwisie, ale później coś jeszcze wplotłem. No dobrze. Trudno się mówi. Że jeśli chodzi o te zaplecze socjalne, to mogli to rozwiązać inaczej. O wiele, wiele inaczej. I jest to do zrobienia. Ale chyba komuś na tym nie zależy. Jak to mówią niektórzy, lepiej trzepać kasiurę kosmiczną za godzinę pracy w serwisie, a już jakby zaplecze socjalne niekoniecznie musi być. I kierowcy nie wcale nie muszą mieć dobrze i przyjemnie. No dobrze. Co się wiąże z tą wizytą w serwisie DAFA? Wiąże się to, że kolejnego kierowcę poznałem z regionu, który jeździł też w firmach, w których ja jeździłem. Co nieco sobie porozmawialiśmy, trochę pospominaliśmy. No i on mi taką ciekawą rzecz mi naprowadził, na ciekawą rzecz, mianowicie ostatnio jechał z Mrągowa w stronę Piecek. Tam jest taka długa, prosta. No i miał wystrzał opony. Przyjechał właśnie do serwisu, żeby mu zmienili, nie zmienili opony, tylko bo tam mu trochę narozrabiał ten wystrzał z przodu. Na szczęście pusty jechał. I
jedynie się skończyło na kilku połamanych osłonach i tam jakiś czujnik sadzy mu wymieniali w DAF-ie XF Euro 6. O, w takim jakim ja jadę w tej chwili. Oczywiście ponarzekał troszeczkę na to, że jak jest kiepska pogoda, to ten DAF zaczyna zgłaszać mnóstwo błędów. Komputer był tak zapchany błędami, to jakiś radar odległości, to jakieś tempomaty, to jakieś czujniki, mówi, zaczęło się to wszystko wykrzaczać przy tym, przy złej pogodzie, ale to jest ponoć domena elektroniki i złej pogody w samochodach ciężarowych, tam są tysiące czujników. Panowie skrupulatnie dbają o czystość prac budowlanych. No dobrze. I on wezwał serwis, od opony człowieka, bo miał w naczepie inną oponę, której nie mógł założyć na przednią oś. Zmienili mu oponę i starą mówi, to zabierajcie tę starą oponę. Oni mówią, nie, my płacimy 120 zł za utylizację opony, zostawimy ją na poboczu, służby drogowe ją wezmą. I teraz tak, wiecie co, zapaliła mi się czerwona lampka w głowie. Myślę tak, jakie to jest przewrotne wszystko, jak czasem jakaś idea, jakiś pomysł potrafi całkowicie odwrotny skutek przynieść do zamierzonego. Mianowicie, ktoś miał zapewne pomysł, żeby rzeczone opony móc utylizować i żeby oszczędzić środowisku problemów. Ale ja widzę, że te problemy narastają, bo tych opon jest mnóstwo. Ludzie zostawiają te opony, nikt nie bierze. Na poboczach tego leży w ciul, ponieważ no jest drogo. Pojedzie się do wulkanizatora, on też nie chce zbytnio przyjąć opony, bo trzeba ją utylizować. Gdzieś u nas po garażach, między garażami na polach się walają opony zużyte, bo nikt nie chce przyjmować, bo za to się płaci. Oddajesz oponę do utylizacji, to jeszcze musisz zapłacić za nią. I teraz tak sobie myślę, kurczę, gdzie tu ekologia, jak całe te śmieci leżą na poboczach, a miało być przecież inaczej. Zapewne zamysł był całkiem inny i idea była całkiem inna. No ale chyba rzeczywistość przerosła wszystkich. Kurczę, pozwólcie, że jeszcze się pozachwycam tą mapą. Gość jest niesamowity, co on tutaj robi. Ale samochodzik pojechał. To jak wyglądał, jak Audi A3 RS? A może Abarth jakiś 500? Coś takiego. No to tak to ja mogę podróżować. Polecam wam zresztą. Z małą prędkością, przepisowo. Sama przyjemność, jazda przepisowa. O, i znowu nie zdążę wyhamować. Znowu czerwone światło i mandat. Schwäbisch Hall. O, i tu chyba będziemy skręcać. Co, to też mi wyskład... No, tutaj to już zdążę wyhamować. I tak się właśnie zastanawiam, może macie jakieś spostrzeżenia, coś na ten temat więcej możecie mi powiedzieć, bo ja chcąc oddać opony na śmietnik, to też nie mogę tak sobie wziąć, wyrzucić ich tak po prostu, tylko muszę... To jest tak zwany ładunek. Ładunek to są śmiecie tak zwane gabarytowe, nazywane przez gminne przedsiębiorstwo komunalne. Muszę zadzwonić i powiedzieć, że chcę oddać śmiecie gabarytowe. Nie mogę sobie postawić obok gniazda śmietników, tylko muszę zadzwonić, przywieźć sam. Ewentualnie jak się nazbiera przy śmietniku, bo niektórzy na to nie zwracają uwagi, to też się dzwoni i oni sami przyjeżdżają. Ale lepiej to samemu dostarczyć. I też jest limit chyba dwóch. Jednorazowo dwóch opon? Czy czterech opon? Jakoś tak, to naprawdę powiem wam, że to jest dość osobliwa sprawa. Jedź prosto. No jadę, proszę bardzo, jedziemy. 70? A, bo to jest dwujezdniowa. Mocny skręt w lewo, czyli taka dzielnica przemysłowa, można powiedzieć. Teraz co? Lewy pas, tak? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Zu Autobahn, czyli w stronę autostrady. Zu... O. Skręć w lewo. Rozkładając na czynniki pierwsze, czyli Zu der Autobahn. Zu der Autobahn. O! A zobaczmy z kamery.
Jak to ładnie wygląda. Jak mój zestaw się prezentuje. Bardzo ładnie. Biały dafik. Biały wół roboczy. No dafik to takie woły robocze. Także jeśli macie jakieś ciekawe informacje w tym kontekście, o czym mówiłem z ekologią i oponami, to dzielcie się ze mną. Piszcie w komentarzach. Zachęcam w ogóle do komentarzy, do ciekawych dyskusji. Zawsze jak po filmie pojawi się jakiś długi komentarz, to z ciekawością i wypiekami na twarzy go czytam, bo naprawdę macie różne świetne, nawet interesujące komentarze i rzeczy do powiedzenia, także nie zaniechujcie tego. Końcówka co prawda trochę dziwnie zabrzmiała, nie zaniechujcie, ale no, niech i tak będzie. I tutaj też podczas tej wizyty też jakby przypomniała mi się jedna sytuacja, może jedna kwestia, taki pewien schemat występujący u kierowców zawodowych. To jest bardzo drażliwy temat, nie chciałbym tutaj kogoś urazić mocno, ale to jest to też, dlaczego ja miałem taki problem u prywatnych przedsiębiorców. Dobrze, ja rozumiem sytuację, kiedy jest naprawdę kiepski pracownik i przysparza problemów pracodawcy. Ale znowu się spotykam z sytuacją, w której kierowca narzeka na pracodawcę, że ten robi to i to, że ten mu wypomina to i to, że nierówno traktuje pracowników. Tu była taka sytuacja, że po tym wystrzale opony u tego kierowcy, że on jeździł na oponach chyba 2 lata, czyli taki no, to powiedzmy taki dystans jakiś, czy powiedzmy wiek, w którym już te opony powinny być wymienione, i też on zgłaszał swojemu szefowi, że te opony chce wymienić. Ustalili, że jednak nie. I on mu mówi, powiedział mu chyba, że jednak powinni wymienić, a szef do niego, a widzisz, a tam jakiś pracownik inny po 1,5 roku i wymieniliśmy opony, trzeba było wymienić jednak. To jest takie, widzicie, faworyzowanie jednych kosztem drugich. Co prawda, ja nie znam całej sytuacji, ale nieraz mam styczność z kierowcami, którzy narzekają na swoich tak zwanych, w cudzysłowie nazywają ich często pryncypałów, że no, czy się niedostatecznie interesują losem tych kierowców, czy dbaniem o sprzęt, czy ogólnie taką atmosferą w firmie. Takie mam wrażenie, że często traktuje się ludzi jako maszynki do zarabiania pieniędzy, nie wchodząc z nimi w taki kontakt człowieczy, bym tak rzekł. Czyli nie interesując się problemami danego człowieka, bo ja zresztą często wspominałem o tym. Bardzo ważnym jest w kontaktach z ludźmi, żeby zainteresować się problemami drugiego człowieka w jakiś sposób, czy to nawet wysłuchać, czy nawet samo wysłuchanie to jest naprawdę, powiem wam, robi niesamowitą robotę. Ja się nauczyłem słuchać, chociaż odkąd pamiętam, nie miałem jakichś tam większych problemów ze słuchaniem. Po prostu nie wiem, czy to jest jakaś cecha. Co my tu mamy? Remonty. No, chyba was, za przeproszeniem. Już nie będę mówił co. Nie wiem, czy jest to cecha genetyczna, czy jest to... Bo wiem, że można się nauczyć słuchać, ale widzę, że bardzo często to pomaga, jak szczególnie w kontaktach, a teraz nawet przez telefon, ale szczególnie w kontaktach takich twarzą w twarz, kiedy ktoś mówi, a ty wzbudzasz zainteresowanie rozmówcy, czyli jakby wczuwasz się w jego historię, to naprawdę tej osobie pomaga i widzę, że często się łapię na tym, że mi to wcale nie przeszkadza, że ja tak siedzę po prostu, słucham, ktoś tam mówi i tak potrafi na przykład zlecieć pół godziny, godzina nawet, bo sam wiem, że wygadanie się
jest bardzo ważną, istotną kwestią. Dlatego ja swoje wygadywanie się realizuję poprzez odcinki, bo kiedyś ktoś mnie, nawet jeden z szefów w mojej firmie, nawet mnie zapytał, a po co ty w ogóle nagrywasz te odcinki? Ja, tylko tam był też taki podtekst, że z takim podtekstem, po co ty pokazujesz takie techniczne aspekty, zdradzasz jakieś rozwiązania, daj ludziom, żeby się sami nauczyli. No właśnie, ja do tego podchodzę inaczej. Raz, że potrzebuję wygadania się poprzez uzewnętrznienie swoich uczuć, jakichś tam myśli w głowie, kręcąc taki odcinek, mówiąc do was, prowadząc monolog. A druga sprawa to jest to, co on powiedział, że pozwól ludziom, żeby się sami nauczyli, ale żeby popełniali błędy, ale to powiem wam, że wcale nie jest takie dobre, ponieważ ja sam, mając pewną wiedzę, postępowałbym inaczej i często postępowałem tak, że popełniałem błąd i ten błąd mnie troszkę kosztował. Czy to nerwów, czy to materialnych aspektów. Ja sam w swoich odcinkach pokazywałem rozwiązania i przestrzegałem przed niektórymi sytuacjami po to, żeby po prostu ustrzec młodych adeptów sztuki kierowania pojazdami, że zróbcie to tak, bo jak zrobicie inaczej, to pożałujecie tego albo będziecie mieli jakiś problem, bo na czym polega inteligencja? Mówi się, że człowiek uczy się na własnych błędach, ale właśnie inteligencja polega na tym, żeby umieć uczyć się na czyichś błędach, na cudzych błędach. No mi zawsze moja nauczycielka z języka polskiego powtarzała. I coś w tym jest. Bo to nic nie kosztuje w sumie. Chociaż człowiek jest tak specyficznie skonstruowany, że ciężko mu jest czasem zrozumieć i posłuchać kogoś, kto ma większe doświadczenie i mówi, że powinno być tak dla twojego dobra, no to jednak człowiek chce się przekonać, że zrobi to inaczej, zrobi to po swojemu, a później się rozczarowuje. No i dobrze, spróbujemy, zobaczymy, kiedy ja dojadę do autostrady i czy będzie tam skręt w prawo. Na moje oko tam powinien być, bo jest na mapie zaznaczony zjazd, no chyba, że jakiś objazd będzie, tak zwane losowe zdarzenie drogowe. W ogóle to warto by było. O, muszę sięgnąć coś. Warto by było. Wygląda, jakbym faktycznie sięgał. Już chyba powoli kończyć ten wywód. Około godzina 20, godzina 10. Bo w sumie nie chcę się wyprztykać z tematów, które sobie zaznaczyłem, że mógłbym je poruszyć w odcinkach. Bo chciałem dzisiaj powiedzieć o tej sytuacji w serwisie DAFA. Chciałem wam powiedzieć o audycjach w Radiu 357. Chciałem wam właśnie powiedzieć o tym świadomości działania, że świadomość, jakie działania podjąć, pomaga w reakcji na nieoczekiwane sytuacje. No i jeszcze tak można by dokończyć tutaj jazdę u prywatnego przedsiębiorcy, ale coś mnie tak niesie w prawą stronę. Niepokojąco. To ja mam jeszcze całą butelkę piwa przed sobą, bo jest to parking, ale taki malutki. Śmieję się do syna, że wiesz, niewątpliwym atutem symulatorów i takich gier jest to, że mogę sobie bezkarnie piwo wypić i pojechać. No bo w życiu realnym tego nie zrobię. Także są tutaj bardzo małe straty materialne i moralne. Zresztą mało tego, to jest też ciekawy eksperyment. O, w sumie to zachęcam was, żebyście tak spróbowali kiedyś wypić sobie piwko bądź dwa, jeśli lubicie, albo jakiś tam inny trunek, który delikatnie wam, powiedzmy, zamota w głowie i spróbować siąść za kółko wirtualne i zobaczycie, jak się będzie jechało. Ja już to testowałem.
Dosyć ciekawe odczucie, muszę powiedzieć. Aczkolwiek tutaj dużo pewnie zależy od osobowości, bo to jest kolejny szalenie ciekawy temat. Niech mu będzie. Kolejny ciekawy temat. Zauważyłem, że kiedyś chyba nawet o tym wspominałem. O, do Nürnbergi. Nürnberg. Że jak naprawdę chcesz poznać osobowość człowieka, to po prostu napij się z nim i zobacz, jak on się zachowuje. Alkohol to jest dosyć ciekawe. Tak, no. Nie chcę brzydko powiedzieć narzędzie, ale coś takiego, taka ciekawa substancja, która właśnie, czy to jest chyba, już tutaj. No, jest w prawo na Nürnberg, A6. To hamujemy. Oj, nie to. Jedziemy w prawo. Coś mi tutaj ta nawigacja przyświrowała, ale to. O, a co tam był? Jakiś przeskok? A, może wiecie co? Może to kwestia właśnie jakiegoś łączenia drogi czy coś? Że nawigacja zwariowała. Nie lewej, tylko prawej. Kobieto, zaraz zobaczysz, że wszystko się ułoży. I wjeżdżamy na autostradę. A, i taki przeskok był tego samochodu. Tu może być złe połączenie. Szukanie nowej trasy. Dróg. No, widzicie? Nie warto ufać nawigacji. W 100%, bo w pole potrafi wyprowadzić. Tak, wracając do tematu, bo znowu zbaczam z torów wyznaczonych. Nieraz tak miałem, że... Czy to będzie dłuższy pas rozbiegowy? Będzie. Już się przestraszyłem, że to będzie jedno z tych skrzyżowań standardowych. Że... Prawdziwa natura człowieka wychodziła po alkoholu. Bo wiecie co, to jest tak, że jeśli obcujesz z trzeźwym człowiekiem, to jednak widzisz takie mikrozachowania, takie delikatne niuanse jego zachowania i jego sposobu bycia, które świadczą o tym, że on nie jest tym, kim w rzeczywistości jest. Tak jakby był w pewien sposób... 90 jest w Niemczech dla ciężarówek? No ciekawe. A ja sobie będę 80 jechał. Świadczące o tym, że jednak ta osoba się działa pod pewną przykrywką, no, ma założoną maskę na twarz. A jak się napije i zaczyna wtedy się zachowywać, to zaczyna się przypominać człowiekowi jego te takie mikrozachowania, takie mikrogesty, takie punkty, które świadczyły o tym, że ta osoba jednak zachowuje się i myśli troszeczkę inaczej niż tak jak w rzeczywistości to pokazuje. Wtedy dopiero wychodzi druga natura ludzka. Wydaje mi się, to jest oczywiście moje, mój punkt widzenia, że to jest ta prawdziwa natura. I jak rozmawiam czasem z ludźmi, to mają podobne spostrzeżenia. No i tutaj też ten eksperyment, o którym wam mówię, że zasiądźcie sobie za wirtualnym kółkiem po spożyciu alkoholu w różnym stężeniu dla czystego eksperymentu naukowego. Mówię wam, to jest ciekawe. Ciekawa sprawa. To mogą być różne. Spokojny człowiek, tak jak ja na przykład, dla mnie to tam jakoś nie wariowałem, tylko jechałem normalnie. Wiadomo, ja to z kolei po alkoholu taki jestem zabawny, w sensie ja uśmiechałbym się do wszystkich, do wszystkiego, żartował, uściskał wszystkich zaraz. No tak po prostu już mam. Podejrzewam, że jakiś narwaniec to by zaraz tutaj w Schumachera się bawił. Zobaczmy, gdzie jest jakiś parking najbliższy. Tu coś mamy. O, ładny truck stop tak zwany. Zobaczmy jeszcze, niech wczyta ikony. Wiecie co zauważyłem? Pewną zależność, że jak są mapy mocno przeładowane modelami, one się wczytują kaskadowo tak. Tak dziwnie. Bardzo długo i te modele pojawiają się bardzo długo, ale to wydaje mi się, tak, to jest truck stop, ale tu coś mamy też w... Aha, tu jest strefa przemysłowa Wolpertshausen.
Impact Rail. O, i waga jest nawet. Ciekawe. Że po wprowadzeniu chyba technologii DirectX 11 albo po takim motaniu coś z silnikiem gry tak się zaczęło dziać. Może ktoś mnie w jakiś sposób wyprowadzi z błędu, czy potwierdzi to, co mówię, że założyłem troszeczkę inny sposób wczytywania świata gry. Przy tych mapach modowanych, autorskich, dłuższy, dłużej to trwa. Jak wczytałem sobie Malbork ostatnio w fikcyjnej Polsce, no to powiem wam, że bardzo długo czekałem, aż się pojawią modele na mapie. Naprawdę. Kupę czasu. Ależ piękności. O, właśnie. Kot jest? Jest. Piesek jest? Jest. Okulary, portfel. Future phone. Nokia stara. To jest tak nazwana ta Nokia u Cecila w jego dodatkach. No i apteczka jest. No, wszystko jest. I zjazd na truck stop zwany rest area jest. O, i zakaz wyprzedzania. No, u nas też dosyć często stosowana praktyka na drogach szybkiego ruchu, że jak są to jazdy do tych parkingów, to są zakazy ruchu dla ciężarówek. No, jestem, powiem wam, bez ogródek zachwycony tą mapą, w jaki sposób ona się rozwinęła. Ja ją pamiętam z początków, jeszcze zresztą na bieżąco wam przedstawiałem zakres prac, jaki był wykonywany z kolejnymi aktualizacjami. O! Oj! Puściło. Oj, się przestraszyłem. Ach, i widzicie, właśnie, te modele tak zwanych sytuacji losowych, one są, wydaje mi się, że bardzo mocno obciążają. Ale mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. No ja też tak myślę, droga pani, że znajdziesz nową trasę. Strasznie obciążają grę. O, dobrze. Szukam, jakie ładne zestawy. Szukam miejsca, co on ma. Wiecie co? Ale ładna Volvo. O, tam się coś dzieje. Tutaj zostaniemy. Dobre miejsce. Tylko przodem do autostrady, ale to nic. Będę miał ziom w nocy, ziom. Jak to kierowcy mówią. Światełka. Sprawdźmy, jak to wygląda. O, o panie Adrianie, on coś stanął jak ostatnia pierdoła. Ruch tu jest jako taki, patrzę. No, już nie będę się poprawiał. O! No to, chyc do kabiny. Powiedziałbym, chyc na prawy fotel, ale nie można tego zrobić. W rzeczywistości. Dobrze. Na blogu moim, bo nikt ja tego słowa nie lubię, na mojej stronie zaktualizuję listę modyfikacji do Euro Truck Simulatora, bo oczywiście doinstalowałem kilka rzeczy i ją zamieszczę. Do ATS-a też zaraz zaktualizuję, zanim się pojawi odcinek z ATS-a. Zrobię to za jednym zamachem, bo też tam kilka modyfikacji doszło. No i cóż. Dziękuję bardzo za oglądanie, za poświęcony czas, za to, że byliście ze mną w mojej wirtualnej szoferce i wirtualnej podróży. Dobrze mieć zawsze wirtualnych kompanów, do których można się odezwać. I cóż. Zapraszam do sekcji komentarzy. Do ciekawych dyskusji, ciekawych spostrzeżeń, ciekawych wniosków. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye! Śpi bidak zmęczony.